pobliżu wsi Tombus znajduje się kamieniołom z okresu panowania 25 dynastii. Jednym z wybitniejszych przedstawicieli tej dynastii był Taharqa. Ślady po odłupanych kamiennych blokach. Porzucony, niedokończony posąg. Niewielkie poletko hibiskusa syryjskiego. Jeden z popularniejszych i często spotykanych środków transportu. Stella Totmesa I, władcy z XVIII dynastii, upamiętniająca jego zwycięstwo nad Królestwem Nubii. Silnie trująca roślina i dzięki temu nie skubią jej zwierzęta ani nie atakują szkodniki. Stella Totmesa III. Jego wojska dotarły dalej niż wojska Totmesa I, bo aż do czwartej katarakty na Nilu. Kamieniołom leży nad brzegiem Nilu. Miało to duże znaczenie z punktu widzenia możliwości transportowania wydobytych kamiennych bloków. Pięknie wygląda Nil w tym miejscu, gdzie granitowe skały i zielone palmy daktylowe obramowują niewielką kataraktę. Mamy niepowtarzalną okazję popłynąć po Nilu autentyczną starą feluką. Feluka nie jest przystosowana do przewozu turystów, mocno przecieka i bezustannie trzeba z niej wylewać wodę. Nie czujemy się jednak ani przez chwilę zagrożeni zatonięciem.